Ze mną Paweł Lisicki. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Pawle, bierze pan udział w tegorocznej edycji Krynica Forum. Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia w ogóle właśnie tego typu wydarzenia? Znaczy, no takie tego typu wydarzenia, czy to Krynica, czy Karpacz, to jest miejsce, gdzie można się spotkać również, powiedzmy, w taki mniej formalny sposób. Jeśli ta część z paneli na pewno jest interesujących również w kategoriach takich i politycznych, i geopolitycznych, i gospodarczych, ale nie tylko, również medialnych. Więc ja wspieram tego typu przedsięwzięcia. Brał pan udział w panelu dotyczącym, kto będzie prezydentem Rzeczypospolitej. Niech mi pan powie, trafiony ogólnie temat pod pana? Znaczy, temat jest na pewno trafiony, tylko że bardzo niewiele można na ten temat powiedzieć, tak, no bo dobrze by było, gdyby można było o tym porozmawiać, gdyby na przykład już byli kandydaci. To wtedy możemy ocenić ich chyba, jakby to powiedzieć, zalety, słabości, kto ma większe szanse, odwoła się do sondaży, badań, tak i tak dalej. Natomiast teraz na tym etapie, chociaż do samych wyborów jest przecież już raptem kilka miesięcy i cały rok, no to jest trochę takie wróżenie z fusów, tak? Także była to raczej debata nie dotycząca tego, kto będzie, tylko jakie mogą być cechy potencjalnych liderów czy kandydatów. Niektóre z tych cech odpowiadają temu, że czy mogą wskazywać, no to który z tych wyposażonych w te cechy kandydatów mógłby wygrać. Pytanie jest, czy po prostu taka czysto teoretyczna dyskusja na temat cech wystarczy, żeby faktycznie wskazać człowieka żywego, tak? Z takiego, jakim on jest. Więc z jednej strony oczywiście warto o tym dyskutować, no ale z drugiej szkoda, że do tej pory żadnych, z jednym wyjątkiem chyba, no bo tylko Sławomir Mentzen ogłosił swoją kandydaturę, no ale myślę, że to jest, można mu życzyć jak najlepiej, no ale nie sądzę, żeby on tutaj był w stanie wygrać te wybory, nawet jeśli dostanie całkiem dobry wynik, a ci najwięksi gracze cały czas milczą. Mówi pan o tym właśnie, że na razie Sławomir Mentzen jest jedyną taką postacią, która w tej chwili wyszła przed szereg tych kandydatów. Wiem o tym, że jest jeszcze za wcześnie, ale czy pana zdaniem te najbliższe wybory prezydenckie, one mogą zapowiadać się atrakcyjniej niż te ostatnie? Znaczy, mogą się zapowiadać w tym sensie atrakcyjniej, że gdyby, bo tak naprawdę rzecz się będzie sprowadzała do tego, albo wyborcy zagłosują za kandydatem wskazanym przez szeroko rozumianą obecnie rządzącą koalicję, no na czele oczywiście z Platformą Obywatelską, no i to będzie oznaczało domknięcie całego układu politycznego. Wiele z tych zmian, które już teraz Donald Tusk chce przeprowadzić, czyli ja postrzegam je jako zmiany wyjątkowo, znaczy wyjątkowo negatywnie postrzegam te projekty, ponieważ one będą prowadziły do tego typu oligarchizacji i zniszczenia systemu demokratycznego, jak obserwujemy w niektórych państwach na Zachodzie, gdzie będzie rządziła tak naprawdę tylko jedna klika lewicowo-liberalna, oczywiście ona się może różnie nazywać, różnie wyglądać. No i żeby Tusk osiągnął ten cel, musi skupić w ręku wszystkie najważniejsze instytucje państwa. Prezydent z tego punktu widzenia jest kluczowy, bo gdyby na przykład, wyobraźmy sobie, w tej chwili Platforma miała własnego prezydenta, to nie łamałaby prawa tak, jak to teraz robi, tylko przeprowadzałaby ustawy na przykład dotyczące czy to kwestii telewizji, czy to kwestii rynku medialnego, na przykład mogłaby spróbować odwołać obecny skład Krajowej Rady Radiofonii, to na przykład mogłoby skutkować odebraniem koncesji różnym stacjom takim jak Republika czy w Polsce, a nawet, bo to takie uprawnienia też ma to przewodniczący Krajowej Rady, mogłoby to skutkować użyciem siły państwa przeciwko różnym niezależnym miejscom w internecie, prawda, na YouTubie chociażby. Tak? Takie uprawnienia są, na razie nie są wykorzystywane, no bo na razie układ nie jest domknięty. Gdyby Platformie się to udało, ten układ byłby domknięty i sytuacja byłaby z punktu widzenia wolności, debaty znacznie gorsza, no więc to jest bardzo duża stawka. Tak? No a po drugiej stronie oczywiście, więc z tego punktu widzenia nawet każdy inny kandydat, byle nie z koalicji, jest moim zdaniem dobry albo lepszy, nie dlatego, że był sam sobie dobry, tylko dlatego, że uniemożliwi to domknięcie, o którym tutaj wspomniałem i dlatego ta stawka jest tak duża. Takiej stawki w poprzednich wyborach nie było. Nawet gdyby wygrał wtedy Rafał Trzaskowski, a nie Andrzej Duda, mówię o tej sprzed 5 lat, no to wciąż byłaby pewnego rodzaju równowaga polityczna zachowana, bo większość sejmową miałoby dalej Prawo i Sprawiedliwość, a to by oznaczało, że jakieś elementy, nazwijmy to, równowagi są. A teraz mielibyśmy całkowity przechył w jedną stronę i to jest bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że
od tych kilka miesięcy pokazało nam, że Donald Tusk żadnych reguł szanować nie zamierza, a nawet programowo ogłasza, że nie zamierza. Tak? Więc człowiek, który kieruje większością parlamentarną, deklaruje, że nie zamierza trzymać się reguły prawa, miałby jeszcze własnego prezydenta albo sam nim by był, no bo to jest jedna z opcji, to jest dla wolności rzecz skrajnie niebezpieczna. Ostatnie pytanie, panie redaktorze. Dzisiaj też odbywa się panel poświęcony właśnie nowym mediom, czyli chociażby YouTube'owi. Pytałem o te zbliżające się wybory, czy one mogą być ciekawsze. No i właśnie też z tego względu, czy to jest tak, że te wybory mogą odbyć się właśnie w sieci za pośrednictwem social mediów, za pośrednictwem tych nowych mediów? To znaczy na pewno w dużym stopniu one się już odbywają. Już ostatnie wybory pokazały, że social media stanowią, są bardzo ważne. No, kariera Sławomira Mentzena, prawda, wspomnianego tutaj, jego pozycja, to, że z mało znaczącej osoby stał się jednym z istotnych liderów. No wszystko to zawdzięcza właśnie social mediom i pozycji tam, tak? Nie przecież w dużych mediach tam Konfederacja w ogóle nie istnieje praktycznie, tak? Mówię o czy to dużych stacjach radiowych, mainstreamowych, czy telewizyjnych. I myślę, że ta rola będzie stopniowo rosła z oczywistego powodu, że głównymi odbiorcami social mediów są ludzie młodzi, a biologia jest, że tak powiem, no, działa według swojego zegara, po prostu krótko mówiąc, no, ludzie starsi odchodzą, a ich miejsce zajmują młodsi, no, a ci przede wszystkim obserwują to, co dzieje się na scenie politycznej za pośrednictwem social mediów, YouTube'a, programów różnych YouTuberów, dziennikarzy, publicystów. Zresztą nie jest też przypadkiem, że bardzo wielu tych najbardziej znanych już założyło, ma swoje własne kanały telewizyjne czy na YouTubie. No to jest dowód, prawda? Gdyby tak nie było, to znaczy gdyby to nie był przekaz, który dociera i który ma znaczenie, no to nikt by tego nie zakładał i nie by w to nie inwestował.